Dziś, w przeddzień kolejnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, kiedy to polski żołnierz obronił nie tylko wolność i niepodległość ojczyzny, ale także zatrzymał marsz bezbożnej ideologii na zachód Europy. Zwycięstwo na przedpolach Warszawy było dziełem żołnierskiego geniuszu dowódców, bohaterstwa i męstwa żołnierzy oraz zrywu całego społeczeństwa. Nie można jednak zapomnieć, że zostało ono wymodlone i uproszone u Boga za wstawiennictwem Matki Bożej, którą czcimy w naszym narodzie jako Królową Polski. Dziękujemy Bogu za wspaniałe pokolenie Polaków, które nie wahało się stanąć do obrony niepodległej ojczyzny, które wierzyło, że w walce ze złem zwycięstwo mogło przyjść jedynie za pośrednictwem tej, która zdeptała głowę węża, źródła zła i grzechu. Dziękujemy Bogu za te mienione pokolenia narodowych bohaterów, znanych z nazwiska imienia, ale i tych bezimiennych, którzy polegli na tylu polach bitew, walcząc za wolność na przestrzeni dziejów naszego narodu, a szczególnie tych, których groby znajdują się na tym i innych chicagowskich cmentarzach. Święto Wniebowzięcia Matki Bożej Kościół przypomina nam, że po zakończeniu ziemskiego życia Maryja została wyniesiona do chwały nieba z duszą i ciałem. Był to wyraz uznania i nagrody miłości za konsekwentne wypełnianie woli Boga. Módlmy się za pośrednictwem Maryi, wychowawczyni naszego narodu, że chcemy kroczyć po śladach, jakie ona zostawiła nam w czasie swojej ziemskiej wędrówki. Od niej chcemy uczyć się współpracy z Bożą łaską. Jesteśmy przekonani, że wypełniając wolę Stwórcy, ostatecznie wygramy nasze życie. I składamy hołd poległym, zamordowanym lub zamęczonym bojownikiem o wolność naszej ojczyzny i tym, którzy za nią walczyli i przeżyli. Wzywamy błękitnych Halerczyków, ochotników z Ameryki i Kanady, którzy przybyli z całego świata, aby walczyć i ginąć w obronie zagrożonej wolności ojczyzny. Stańcie do apelu. Cześć i pamięci. Wzywamy młodzież harcerską od Orląt Lwowskich do Szarych Szeregów i Bądź Gotów, która poświęciła swe młode życie dla niepodległości najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Stańcie do apelu. Cześć i pamięci. Wzywamy tysiące żołnierzy i ludu polskiego, mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy z opaską Armii Krajowej na ramieniu walczyli u okupantem i padli na gruzach Warszawy w obronie stolicy. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci. Wzywamy tysiące polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowniki i innych miejscach masowej kaźni. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci. Yes.
poległym, zamordowanym lub zamęczonym bojownikiem. Wzywamy błękitnych Halerczyków, akurat przed pomnikiem generała Halera. Ochotników z Ameryki i Kanady i tyle ochotników tutaj z Chicago, którzy przybyli z całego świata, aby walczyć i ginąć w obronie zagrożonej wolności ojczyzny. Stańcie do apelu. Cześć. Wzywamy tysiące polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, Miednoje, Bykowniki i innych miejscach masownej kaźni. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci. Wzywamy żołnierzy wyklętych, bohaterów 50-letniej walki z sowieckim okupantem po II wojnie światowej. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci. Pamiętamy 96 ofiar tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński z małżonką i były prezydent i harcmistrz Ryszard Kaczorowski. Dzięki nim przed całym światem ujawniła się prawda o zbrodni katyńskie. Stańcie do apelu. Cześć i pamięci. Cześć i chwała bohaterom. Dadzą mi buciki z ostrogami.
Godni kapłani, najmilsi w Chrystusie, bracia i siostry, szanowni goście, których ksiądz proboszcz tak pięknie powitał na naszej wspólnej Eucharystii, którzy przybyliście, aby wspominać bardzo ważne wydarzenia w dziejach naszej Ojczyzny, aby przede wszystkim podziękować za to, że jesteśmy razem, że możemy wspólną modlitwą dziękować Bogu za wszystkie Jego dary, za opiekę Matki Bożej, naszej Pani Jasnogórskiej, naszej Królowej. Zawarliście się w ogóle, zabrali tam swoje małżeństwo, zwrócili ze sobą, w Chrystusie życzę.
wypełnianie małżeńskiej, wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci, na znak, że coraz doskonale chcecie wypełnić swoje zobowiązania. Podajcie sobie proszę prawą dłoń i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. Moi kochani, czy chcecie teraz doskonale miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radości, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca swojego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania dzisiaj porobione i zasłużyli na życie wieczne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielkie brawa dla naszych małżeństw.
I'm Brigadier General Jim Silvesi. I'm the Chief of Staff of the Air National Guard in Springfield, Illinois. And I had the honor today to be able to participate with several wreath-laying ceremonies at different cemeteries and also at the Basilica here in Chicago. And it was just an outstanding opportunity. I feel so honored to be able to be part of this and be for all the Polish American soldiers that have made the ultimate sacrifice for their country and be part of it, showing respect to them and all that they've done for us. And what's real special, at least with us in the state of Illinois, that the Illinois Guard has been in a state partnership program with Poland for almost 30 years now, so it even makes our connection closer with the all of our Polish Americans here and also our folks in Poland. In fact, since 2005, every time that the the Guard is deployed to Iraq and Afghanistan, Polish forces have been with us too on every deployment. So it's really an honor to be here today to participate. Thank you. Generał Brygady Krzysztof Nolbert, attaché obrony Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie. Dzisiejsze święto Wojska Polskiego ma wymiar szczególny, ja o tym mówiłem wcześniej. Szczególność tego wydarzenia polega na tym, że po raz kolejny mamy do czynienia z niebezpieczną sytuacją w Europie. Można to z łatwością nałożyć na kontekst geopolityczny roku 1920, w którym Polska dzięki pomocy ze Stanów Zjednoczonych, między innymi dzięki kredytowi, jakiego nam udzielił prezydent Woodrow Wilson, była w stanie wygrać wojnę polsko-bolszewicką w roku 1920. Podobnie mamy do czynienia z podobną sytuacją w chwili obecnej, kiedy to Polska wspólnie z USA pomaga Ukrainie, pomaga wygrać wojnę z tym samym najeźdźcom w bardzo zbliżonych okolicznościach. Udzielamy Ukraińcom szerokiego wsparcia militarnego, udzielamy wsparcia humanitarnego. Zdecydowana większość kobiet i dzieci ukraińskich znalazła schronienie w polskich domach, także Polska robi więcej niż jakikolwiek inny kraj europejski. Z tego jesteśmy dumni, ale mamy świadomość, że ten konflikt jest daleki od rozstrzygnięcia. Stąd też apelujemy do wszystkich o dalszą pomoc i wsparcie Ukrainy. Tadeusz Gubała, pseudonim Tabaka. Jestem żołnierzem Szarych Szeregów. Brałem udział w powstaniu. Obecnie jestem w Stanach Zjednoczonych już od 50 roku, także staram się być obecnym na wszystkich wielkich państwowych uroczystościach, a tym razem już sięgając już taki wiek 93 lat, jestem obecny na wielkiej uroczystości Wojska Polskiego, jakie się odbyło w Bazylice Polskiej w Chicago, w parafii świętego Jacka. Mieliśmy gości z Polski, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo oni pamiętają jednak o nas. No a nas już jest niewielu. Lata 50. to było nas 287 zweryfikowanych AK-owców z czasów Powstania Warszawskiego. Obecnie te szeregi nieubłagalnie topnieją i odchodzimy na wieczną wartę. Także żegnam, dziękuję za wszystkie przyjemności, jakie mnie tutaj spotykają w młodym, starszym wieku. No i miejmy nadzieję, że jeszcze będziemy dalej mogli być obecni i trzymać się jak najdalej tej sceny, żeby o nas pamiętano. Jesteśmy wdzięczni raz jeszcze Polsce za to, że pamięta o nas.